12 sierpnia 30 roku przed narodzeniem Chrystusa. Młody i ambitny rzymski generał Oktawian osiąga jedno z największych zwycięstw historii wojskowości. Podbija Egipt i bierze do niewoli ostatniego władcę kraju, królową Kleopatrę, która zostaje uwięziona we własnym grobowcu. Jej kochanek, Marek Antoniusz, nie żyje, a jej królestwo po 3000 lat rozkwitu rozpada się w proch. Teraz Kleopatra staje przed straszliwym wyborem. Dać się upokorzyć swojemu rzymskiemu wrogowi, czy po raz ostatni przejąć kontrolę nad własnym losem i zakończyć życie. Historycy twierdzą, że Kleopatra wybrała jedyne honorowe rozwiązanie. Popełniła samobójstwo. Uważam, że śmierć Kleopatry była jej największym triumfem. Jakież wspaniałe odejście. Jednak czy opowieść o śmierci Kleopatry jest prawdziwa? Sprawą postanowiła zająć się jedna z najlepszych amerykańskich specjalistek w dziedzinie opracowywania profili psychologicznych przestępców, Pat Brown. Jej zdaniem powtarzana od 2000 lat opowieść o śmierci Kleopatry nie jest prawdziwa. Jako specjalistka w dziedzinie zabójstw przyjrzałam się miejscu zdarzenia i stwierdziłam wiele dziwnych rzeczy. Coś jest nie tak w opisie jej śmierci, nie bardzo wierzę w tę historię. W ciągu ostatnich lat Pat Brown opracowała portrety psychologiczne wielu najgroźniejszych przestępców Ameryki. Pracowała także przy sprawie snajpera z Waszyngtonu. Nie jest łatwo prowadzić dochodzenie, kiedy na miejscu zbrodni nie został żaden ślad. Oczywiście będzie sporo pracy, lecz uważam, że to możliwe. Pat Brown chce wykorzystać swoje doświadczenie, by rozwiązać zagadkę antycznej zbrodni. Jej dochodzenie odtworzy niezwykłą historię intrygi, spisku, kazirodztwa, a być może także morderstwa. Tajemnica śmierci Kleopatry. Pat Brown rozpoczyna swoje dochodzenie od Aleksandry, z której ponad 2000 lat temu Kleopatra rządziła Egiptem. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie trzeba zrobić w przypadku każdej zadawnionej sprawy, są odwiedziny w miejscu zbrodni, bo jeśli się tam nie pójdzie, nie ma się pojęcia, o czym mowa. Kleopatra żyła i zmarła we wspaniałym wielkim mieście. Jego sławne pomniki i królewskie pałace zniknęły już dawno w wodach wielkiej naturalnej zatoki. Dziś nie zostało praktycznie nic ze świata Kleopatry. A nieuchwytna królowa skryła się za wieloma maskami, jakie nałożyła na jej twarz historia. Od czasu swojej śmierci Kleopatra była obiektem fascynacji wielu świetnych artystów. To kobieta, królowa oraz władczyni Egiptu. A Egipt to najbardziej fascynujący, egzotyczny, odległy i niezwykły kraj, jaki kiedykolwiek istniał. Przez całe wieki artyści i pisarze byli pod urokiem Kleopatry i każdy z nich przedstawiał ją inaczej. By dowiedzieć się prawdy o śmierci Kleopatry, Pat Brown będzie musiała zająć się historią, w której fakty mieszają się z fikcją. Chcąc dotrzeć do oryginalnych zapisków dotyczących samobójstwa Kleopatry, udaje się do nowoczesnej biblioteki miejskiej w Aleksandrii. Starożytna biblioteka aleksandryjska, będąca, jak twierdzono, skarbnicą wiedzy całego świata, spłonęła w czasach panowania królowej Kleopatry. Pat Brown umówiła się na spotkanie z jednym z najznamienitszych egipskich uczonych i znawcą epoki Kleopatry, profesorem Mustafą El-Abadi. Jednak egipski profesor ma dla niej zaskakującą wiadomość. Na temat śmierci Kleopatry nie ma żadnych informacji z pierwszej ręki. Jakie jest podstawowe źródło wiedzy dotyczące śmierci Kleopatry? Nawet najstarsze informacje nie pochodzą z pierwszej ręki.
Nawet te najstarsze? Niestety. Za najlepsze uważa się relacje rzymskich historyków, Plutarcha i Diodora Cassiusza, jednak obie powstały około 100 lat po śmierci Kleopatry. Oba opisy są zgodne co do tego, że w dniu swojej śmierci królowa Egiptu uwięziona była we wnętrzu własnego grobowca. Plutarch napisał, kiedy otwarli drzwi, znaleźli Kleopatrę leżącą na złotym łożu i ubraną w królewskie szaty. Porównawszy oba teksty, Pat Brown odkryła szereg nieścisłości. Plutarch twierdził, że Kleopatra popełniła samobójstwo, dając się ukąsić jadowitemu wężowi przemyconemu w koszu z figami. Diodor Cassius pisał, że węża przemycono w dzbanie. Obaj historycy sugerowali także alternatywną wersję wydarzeń, która jednak nigdy nie była poważnie brana pod uwagę – truciznę. Znalazłem tak wiele nieścisłości, że nie mogę powiedzieć, czy to prawda, czy nie. Plutarch był, jak to się dziś mówi, gawędziarzem. Czy to znaczy, że mógł dodać coś od siebie? Tak, to bardzo prawdopodobne. W końcu Pat Brown znalazła fragment, który bardzo ją zainteresował. Nawet Plutarch przyznaje, że nie wie, jak zmarła Kleopatra. Ale prawdę mówiąc, nikt tego nie wie. Prawdę mówiąc, nikt tego nie wie. Nikt nie wie. Nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak zmarła. Okazuje się, że licząca 2000 lat historia zbudowana jest na bardzo niepewnych podstawach. Nie wiemy, co się naprawdę stało na miejscu zbrodni, więc chcę przeanalizować to, co wiemy i sprawdzić, czy to wszystko ma jakiś sens. Oglądając archeologiczne znaleziska pochodzące z czasów Kleopatry, Pat Brown zastanawia się nad możliwymi rozwiązaniami. Skoro nawet antyczne źródła nie miały pewności co do przyczyn śmierci Kleopatry, trzeba było podejść do problemu z innej strony. Pat Brown postanowiła rozpocząć dochodzenie, którego ustalenia mogą przekreślić historię, w której prawdziwość wierzono przez 2000 lat. Mówi się, że ostatnia władczyni Egiptu, królowa Kleopatra, zginęła z własnej ręki. Jednak amerykańska psycholog Pat Brown nie całkiem wierzy w prawdziwość opowieści o śmierci od ukąszenia jadowitego węża. Najpierw trzeba udać się na miejsce zbrodni, do starożytnej Aleksandrii. Jednak dziś ruiny miasta znajdują się pod wodą. 300 lat po śmierci Kleopatry jej królewski pałac znalazł się na dnie zatoki. Dziś jest to jedno z najbogatszych stanowisk archeologicznych w całym Egipcie. Pat Brown odkrywa ruiny miasta, które nie przestało istnieć setki lat temu. Cóż, miejsce zbrodni nie istnieje, jednak chciałam mieć wizję tego miejsca, chciałam je poczuć. Gdzieś tu znajdują się pozostałości królewskiego pałacu Kleopatry oraz grobowca, w którym umarła. Jednak dziś niewiele zostało ze starożytnego miasta, a grobowca Kleopatry nigdy nie odnaleziono. Potrzebny jest dokładniejszy obraz miejsca, w którym zmarła Kleopatra. Tu może pomóc ktoś, kto od 10 lat bada pozostałości pałacu królowej Kleopatry. Archeolog podwodny Jean-Yves Emperin. Dawna linia brzegowa była tam i bardzo różniła się od tego, co widzimy obecnie. Współczesna linia brzegowa tylko w niewielkim stopniu odpowiada układowi wybrzeża z czasów Kleopatry. Emperę sporządził plan okolic Królewskiego Pałacu i potrafi opisać położenie i wygląd poszczególnych budynków. Ale najważniejsze jest to, że wie, gdzie znajdował się grobowiec Kleopatry. Jeśli tu był plac, a mauzoleum tam, to znaczy, że leżały dość blisko siebie.
Dysponując materiałami francuskiego badacza, Pat Brown postanowiła odtworzyć miejsce, w którym zmarła Kleopatra. Zebrawszy plany starożytnej Aleksandrii oraz dane uzyskane w czasie wykopalisk archeologicznych i badań pod wodą, wysłała je specjalistom od grafiki komputerowej. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu powstaje trójwymiarowy model kompleksu pałacowego królowej Kleopatry oraz mauzoleum. Czekając na efekt pracy grafików, Pat Brown postanawia zająć się ofiarą. Tu przyda się doświadczenie w tworzeniu portretów psychologicznych. W chwili popełniania zbrodni ludzie nie zachowują się wbrew swojej naturze. Robią to, co ich umysł uznaje za oczywiste. Pat Brown chce sprawdzić, czy Kleopatra pasuje do psychologicznego profilu potencjalnego samobójcy. Ludzie popełniają samobójstwo, kiedy nie mogą znieść życia, kiedy cierpią straszliwy ból, albo kiedy wierzą, że umierając osiągną coś, co jest nieosiągalne w inny sposób. Rodzi się pytanie, czy w historii Kleopatry jest coś, co spełnia te założenia. Choć brak jest jednoznacznej opinii w kwestii przyczyn jej samobójstwa, większość badaczy jest zgodna, że życie Kleopatry było niezwykłe. Urodzona w roku 69 przed Chrystusem Kleopatra była spadkobierczynią długiej greckiej dynastii Ptolemeuszy, która przez ponad 300 lat rządziła Egiptem. Wychowywała się na bogatym królewskim dworze w okresie jednej z największych rewolucji intelektualnych w historii. Kleopatra była jedną z najlepiej wykształconych i najinteligentniejszych kobiet w dynastii Ptolemeuszy. Wraz ze swoim rodzeństwem otrzymała doskonałe wykształcenie. Już jako dziecko władała 7 językami. Brown odkryła jeszcze jeden nieoczekiwany szczegół. W dzieciństwie Kleopatra poznała mroczniejsze realia życia królewskiej rodziny – kazirodztwo. Jej rodzice byli bratem i siostrą. Była jeszcze inna rzecz, którą Ptolemeusze nie chcieli się chwalić – morderstwo. Rodzina Ptolemeuszy, jakbyśmy to dziś powiedzieli, była dysfunkcjonalna. Jednak byli to najniezwyklejsi ludzie, jacy kiedykolwiek rządzili Egiptem. Ich historia naznaczona jest morderstwami, kazirodztwem, przekupstwem i krwią, a Kleopatra była ostatnią z tego rodu. Z zebranych informacji zaczął wyłaniać się obraz Kleopatry. Było jasne, że aby przeżyć, musiała walczyć. Dla niej oznaczało to zabić lub zostać zabitym. Kleopatra szybko zrozumiała, że jeśli ktoś stanie jej na drodze, musi go wyeliminować. Nauczyła się, jakie metody się sprawdzają, a jakie nie. Chciała być królową, więc musiała nauczyć się wszystkiego, co pozwoli jej osiągnąć ten cel. Pat Brown odkryła jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. W rodzinie Ptolemeuszy nigdy nie było samobójstwa. Żaden z Ptolemeuszy nigdy nie popełnił samobójstwa, choć najogólniej rzecz biorąc rzadko umierali naturalną śmiercią. W tej rodzinie nie było samobójstw, choć zdarzały się morderstwa. Samobójstwo nie leżało w ich charakterze. W wieku lat 18 Kleopatra odziedziczyła tron Egiptu, jednak by na nim zasiąść, musiała poślubić swojego znacznie młodszego brata. Kiedy doszło do sporu o władzę, wkrótce znaleziono go martwego. Resztę jej rodzeństwa spotkał ten sam los. Bojąc się, że sama również zostanie zamordowana, postanowiła skryć się pod ochroną potężnego cesarstwa rzymskiego. Została kochanką Juliusza Cezara i urodziła mu syna. Kiedy Juliusz Cezar został zamordowany, musiała znaleźć innego sprzymierzeńca. Uwiodła jednego z generałów Cezara, Marka Antoniusza, z którym chciała rządzić całym rzymskim imperium. Niestety jej plan się nie powiódł. Stworzony przez Pat Brown psychologiczny portret przedstawiał kobietę, która nigdy się nie poddawała.
Jedną z najważniejszych cech Kleopatry było to, że nigdy nie przestawała walczyć, nigdy się nie poddawała. Jest mało prawdopodobne, by ktoś taki po prostu popełnił samobójstwo. Kolejnym krokiem było skojarzenie psychologicznego portretu Kleopatry z ukończonym właśnie komputerowym modelem miejsca zbrodni, dzięki czemu możliwe będzie wyobrażenie sobie okoliczności śmierci Kleopatry. Starożytna Aleksandria. Dzięki odkryciom historyków i archeologów, Pat Brown dysponuje najdokładniejszą z możliwych rekonstrukcją pałacu Kleopatry oraz mauzoleum, w którym zmarła. Doszłam do wniosku, że Kleopatra nie była osobą, która targnęłaby się na własne życie. Teraz muszę to udowodnić. Przez 2000 lecia znaliśmy tylko tę opowieść. Plutarch tak opisywał przebieg wypadków tego tragicznego dnia. Kleopatra została uwięziona w swoim mauzoleum. Mimo to służbie udało się przemycić do środka jadowitego węża. Królowa Egiptu wysłała list samobójczy do zwycięskiego Oktawiana urzędującego w jej pałacu, a następnie zamknęła się we wnętrzu grobowca. Kleopatra dała się ukąsić wężowi jako pierwsza, potem jej dwie służące. Kiedy pojawili się Rzymianie, Kleopatra już nie żyła, a jej służące umierały. Na ramieniu królowej były dwa małe, krwawe ślady. Jest w tej opowieści coś, co mi się nie spodobało. Próbowałam wyobrazić sobie trzy kobiety dające się pokąsać wężowi, szczególnie służące, gdy zobaczyły, jak ich pani upada na ziemię. Jakoś w to nie wierzę, że same złapały węże i dały mu się ukąsić. Ludzie boją się węży. Należało sprawdzić prawdopodobieństwo historii opowiedzianej przez rzymskich historyków, więc Pat Brown pojechała do Kairu na spotkanie z jednym z największych znawców jadowitych węży i dawnych trucizn, profesorem Davidem Worrellem. Oboje udali się do leżącej nieopodal Kairu wioski Abu Rawash, zwanej w Egipcie wioską węży, gdzie profesor Worrell zaprezentował pierwszego z podejrzanych. Co to za wąż? To słynna saharyjska żmija rogata. Miłe zwierzątko. W czasach faraonów to był bardzo znany wąż, jego jad jest bardzo niebezpieczny, więc lepiej się nie zbliżać. Ale ma stosunkowo powolne działanie. Ile czasu mija od ukąszenia do śmierci człowieka? To kwestia dni lub nawet tygodni. A więc ten gatunek raczej nie ponosi odpowiedzialności za śmierć Kleopatry. Choć historycy twierdzą, że Kleopatra zmarła od ukąszenia żmii rogatej, moim zdaniem to absolutnie niemożliwe. Sądzę, że powinniśmy zająć się tym zwierzęciem. To chyba najlepszy z kandydatów, kobra egipska zwana okularnikiem. To najpiękniejszy z jadowitych węży Egiptu, jest też największy. A jego jad to neurotoksyna. Co to znaczy? Blokuje przewodzenie impulsów nerwowych, co wywołuje szybko rozszerzający się paraliż. Po ukąszeniu człowieka przez kobrę, jad najpierw poraziłby mięśnie oczu. Potem zaatakowałby mięśnie klatki piersiowej i jamy brzusznej, co doprowadziłoby do uduszenia i śmierci. Na ciele pozostałoby niewiele śladów. Byłyby ślady jadowitych zębów. Zauważalne? Tak. Choć w porównaniu z wielkością węża, ślady są naprawdę małe. To pasuje do opisu ciała martwej Kleopatry. Profesor Worrell uważa, że jedna kobra ma dość jadu, by uśmiercić trzy osoby. Sporo tego, w trakcie jednego ukąszenia wstrzykiwana jest tylko część tego, co tu widzimy? Tak. W czasie jednego ukąszenia wstrzykiwanych jest tylko kilka kropel jadu.
Z testów wynika, że w przypadku kilku ataków, nawet jeśli nastąpiły tuż po sobie, za każdym razem ilość jadu wystarczy do uśmiercenia ofiary. Początkowo informacje dostarczone przez profesora Worrella zdawały się potwierdzać opowieść o jadowitym wężu. Jednak kilka dni później amerykańska psycholog zwróciła uwagę na szczegół, który mógł podważyć całą historię z wężem. Mauzoleum Kleopatry leżało bardzo blisko pałacu, w którym rezydował Oktawian. Grobowiec i pałac były oddalone o kilkadziesiąt metrów. To krótki spacerek. Odległość była niewielka, więc strażnik z listem samobójczym Kleopatry do Oktawiana pokonał ją w kilka minut. Jeszcze mniej czasu zajęło mu pokonanie tej drogi z powrotem. Teraz trzeba było ustalić, ile czasu mogło upłynąć, nim jad egipskiej kobry uśmiercił Kleopatrę. Najszybszy zgon, jakiego byłem świadkiem, nastąpił po 2 godzinach, lecz są informacje sugerujące, że może to trwać krócej, od 15 do 20 minut. Jednak znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że była to kwestia kilku godzin. Z przekazu historyków wynika, że służące Kleopatry zmarły w chwilę po przybyciu strażników, co oznacza, że wszystkie 3 kobiety musiały umrzeć bardzo szybko. Jeśli Kleopatra wysłała list do Oktawiana, to strażnik wróciłby bardzo szybko i zastał ją żywą. To nie jest jedyny problem związany z hipotezą zakładającą ukąszenie przez jadowitego węża. Nie każde ukąszenie kobry egipskiej powoduje wstrzyknięcie jadu. Jeśli zostaniecie zaatakowani przez jadowitego węża i jego zęby jadowe przebiją wam skórę, jest jedynie 50% szans na to, że wąż wstrzyknął wam jad. Możliwość, że wszystkie 3 kobiety zmarły od ukąszenia jednego węża, jest bardzo mało prawdopodobna. Trudno zakładać, że ktoś tak sprytny i inteligentny jak Kleopatra polegał tylko na jadzie węża. Pat Brown zwróciła uwagę na jeszcze jeden szczegół przeczący hipotezie z wężem. Jak twierdzi Plutarch, w grobowcu nie znaleziono żadnego węża. I w rzeczy samej, w grobowcu nie znaleziono żadnej żmii. Kiedy ktoś popełni samobójstwo, na ogół znajduje się 2 rzeczy, ciało i narzędzie, którym się zabił, bo kiedy jest się martwym, nie można się go pozbyć. Jeśli Kleopatra i jej służące popełniły samobójstwo, to co stało się z przedmiotami, które do tego posłużyły? Dowody zebrane przez Pat Brown zdają się przeczyć znanej od 2000 lat wersji wydarzeń. Jednak czemu pokolenia historyków wierzyły w tę opowieść? Być może rozwiązanie tej zagadki znajduje się na ścianie jednej z największych egipskich świątyń. To odkrycie może skierować dochodzenie na zupełnie inne tory. Amerykańska psycholog Pat Brown ma poważne zastrzeżenia do opowieści głoszącej, że królowa Kleopatra popełniła samobójstwo, dając się ukąsić jadowitemu wężowi. Jednak zanim obali tę antyczną historię, musi znaleźć dowody na poparcie swojej tezy. Pat Brown wyrusza do południowego Egiptu, by odwiedzić miejsce, w którym mogła się narodzić historia o ukąszeniu przez węża. Chwilę na otoczonej dziś wodami Nilu wyspie Aglikiam znajduje się wspaniała świątynia wzniesiona za panowania dynastii Ptolemeuszy. Egiptolog profesor Said Gohari wyjaśnia mit dotyczący świątyni i jej patronki, bogini Izydy. Jak widzisz, wszędzie są wizerunki Izydy. W egipskiej mitologii Izyda była dobrą boginią matką. Profesor Gohari znalazł tu relief łączący Kleopatrę z boginią i wężem. Widzisz ten relief z Izydą na środku, która daje Egiptowi wodę i roślinność?
Całość otoczona jest przez węża. Widzisz jego głowę? Ten relief pokazuje związek i relacje między Izydą a Kleopatrą. Okazuje się, że to, co uznawano za historyczny fakt, może mieć swoje źródło w wierzeniach. Kiedy Kleopatra została faraonem, stała się nie tylko królową Egiptu. Dla starożytnych Egipcjan stała się także żywym wcieleniem bogini Izydy. Symbolem bogini Izydy była kobra egipska. Co więcej, wąż wyobrażony na jej koronie był symbolem władzy królewskiej. Od chwili koronacji przeznaczenie Kleopatry było nierozerwalnie związane z wężem. Uważam, że istnieje powiązanie między symbolem królewskiej władzy Egiptu a śmiercią Kleopatry. Kobra, która miała chronić królową Egiptu, to bardzo groźne zwierzę i w ten sposób element mitu stał się narzędziem jej śmierci. Zdaniem Pat Brown, opowieść zapisana 2000 lat temu bardziej przypomina mit niż historyczny fakt. Jeśli jednak Kleopatra nie zginęła od ukąszenia węża, to co było powodem jej śmierci? Teraz przyszła pora, by zająć się drugą teorią dotyczącą samobójstwa. W swoim opisie Plutarch sugeruje możliwość użycia trucizny i wyjaśnia nawet, jak to się mogło stać. Kleopatra miała truciznę w wydrążonym grzebieniu, który ukryła we włosach. Brown jeszcze raz zwróciła się o pomoc do profesora Worrella, który zna trucizny używane w czasach Kleopatry. Oboje udają się na jeden ze starych kairskich bazarów. Interesujące jest to, że w czasach Kleopatry znano i używano wielu różnych trucizn. A Kleopatra była doskonale wykształcona. Jestem pewien, że była doświadczoną trucicielką. Mamy tu suszoną cykutę, roślinę, której aktywnym składnikiem jest cykutoksyna. To trucizna, którą w roku 300 przed naszą erą kazano wypić Sokratesowi. Więc była dobrze znana. Cykuta, czyli szalej, powoduje powolną, lecz bezbolesną śmierć. Były oczywiście i inne możliwości. Mamy tu na przykład żółty arszenik. To jest arszenik? Bardzo ładny. Ładny, lecz bardzo groźny. Jednak przy zatruciu arszenikiem umiera się długo i w męczarniach. Tego bym nie polecał. Czy sądzisz, że trucizną, jakiej mogła użyć Kleopatra, była cykuta? To całkiem możliwe. Pat Brown poprosiła jedno z nowozelandzkich laboratoriów toksykologicznych o wykonanie analizy cykuty. Dr Leo Shep sporządził skoncentrowany wyciąg z liści cykuty, zwanej też szalejem, by sprawdzić, ile trucizny potrzeba było, by otruć Kleopatrę i jej służące. Grzebień mógł zawierać 1 lub 2 ml cieczy. Żeby się otruć, Kleopatra potrzebowała około 30 ml dla siebie i 60 dla służących. Jest mało prawdopodobne, by mogła otruć się wyciągiem z cykuty. Może jednak Kleopatra zdobyła truciznę w inny sposób. Trzeba było sprawdzić, czy cykuta mogła zabić Kleopatrę w ciągu kilku minut, jakie minęły od wysłania listu do Oktawiana i do powrotu strażnika. Jednak wyniki badań dowodzą, że coś takiego nie mogło się zdarzyć. Śmierć następuje w kilka godzin po przyjęciu trucizny, a więc trwałoby to zbyt długo i pozostawiłoby ślady na jej ciele. Cała historia z samobójstwem wydaje się nie mieć sensu. Kleopatra nie pasuje do profilu przywódcy, który przegrywając popełnia samobójstwo. Aby przetrwać, potrafiła zaakceptować porażkę. Podejrzenia, że w obliczu klęski popełniła samobójstwo, nie mają żadnych podstaw.
Jeśli Kleopatra nie popełniła samobójstwa, to co się z nią stało? Pat Brown wykluczyła tezę o samobójstwie, bo jeden bardzo ważny szczegół czynił ją nieprawdopodobną. List samobójczy. Na kilka minut przed śmiercią Kleopatra napisała list pożegnalny i posłała go do swojego zwycięskiego rywala Oktawiana. Takich rzeczy nie robią ludzie, którzy chcą popełnić samobójstwo. Samobójcy nie piszą listów i nie dają ich innym. Na ogół piszą list i zostawiają go przy sobie. To odkrycie radykalnie zmieniło kierunek całego dochodzenia. Jeśli domniemania Pat Brown były słuszne, trzeba było znaleźć mordercę Kleopatry. Będę szukać kogoś, kto miał okazję, możliwość i motyw, by zamordować Kleopatrę. Jeśli to było morderstwo, to kto mógł je popełnić? Zdaniem Brown był tylko jeden prawdopodobny podejrzany, człowiek, który uwięził Kleopatrę. Tylko on kontrolował wszystko, co działo się na miejscu zbrodni. Powiedziałabym, że Oktawian to ewidentny podejrzany. A więc Oktawian jest teraz głównym podejrzanym w sprawie tajemniczej śmierci Kleopatry. By sprawdzić, czy Oktawian pasuje do profilu mordercy, Pat Brown musi zgłębić rozumowanie człowieka, który podbił Egipt i uwięził Kleopatrę. Oktawian, będący bratankiem Juliusza Cezara, odziedziczył po nim nie tylko imię, lecz także jego polityczne ambicje, aby zmienić Rzym z republiki w dyktaturę z jednym silnym przywódcą, czyli sobą. Oktawian chciał zdobyć pełnię władzy. Chciał osiągnąć status, do którego, jak twierdził, miał prawo. Na drodze stał mu jeden człowiek. Człowiek, który także marzył o statusie jedynego władcy Rzymu, Marek Antoniusz. Niedługo po śmierci Juliusza Cezara Oktawian władał zachodnią częścią rzymskiego imperium, a Marek Antoniusz wschodnią. Jednak realizacja marzeń Marka Antoniusza wymagała wielkich nakładów finansowych. Tak jak zrobił to wcześniej Juliusz Cezar, nawiązał romans z Kleopatrą. Jednak Oktawian znalazł sposób, by go pokonać. Rozpoczął dobrze zaplanowaną kampanię propagandową. Oktawian wykorzystał jego związek z Kleopatrą do stworzenia obrazu Marka Antoniusza jako człowieka opętanego przez egipską ladacznicę. Oktawian nie mógł bezpośrednio zaatakować swojego rywala Marka Antoniusza, więc zaatakował Kleopatrę, przypisując jej wszystkie cechy, których nienawidzili Rzymianie. Przedstawiano ją jako kobietę, która użyła seksu, by zawładnąć mężczyzną, jako morderczynię i prostytutkę. W końcu konflikt dwóch wodzów przerodził się w bratobójczą wojnę, w której głównym trofeum miała być władza nad Rzymem. Wykorzystując Kleopatrę jako pretekst, Oktawian toczył starannie zaplanowaną grę. Kiedy Oktawian wypowiedział wojnę, wypowiedział ją Kleopatrze. W ten sposób rozpoczął wojnę nie przeciwko innemu rzymskiemu generałowi, lecz przeciw królowej obcego państwa. Zwycięstwo Oktawiana było przytłaczające. Kiedy podbił Egipt, Marek Antoniusz popełnił samobójstwo, a Kleopatra stała się jego więźniem. Oktawian był teraz jedynym władcą rzymskiego imperium. Psychologiczny portret Oktawiana zaczynał nabierać kształtu. Oktawian był znakomitym graczem. Starał się wyeliminować Kleopatrę krok po kroku. W końcu, kiedy w ostatnich dniach życia Kleopatry pojawił się na miejscu zbrodni, osiągnął swój cel. Był w Aleksandrii, kontrolował wszystko, panował nad sytuacją i mógł robić to, co chciał. Jednak antyczne źródła twierdzą, że Oktawian chciał zachować Kleopatrę przy życiu, bo planował upokorzyć ją w czasie triumfalnego pochodu po powrocie do Rzymu.
To był powszechny zwyczaj – obwozić pokonanych królów podbitych krajów w czasie uroczystego pochodu ulicami Rzymu. Jeśli faktycznie takie były zamiary Oktawiana, otwarta pozostawała kwestia motywu zbrodni. By dowiedzieć się więcej o charakterze Oktawiana, Pat Brown jedzie do Rzymu. Pokonawszy Kleopatrę, Oktawian został pierwszym cesarzem naszej ery i w miesiąc po powrocie z Egiptu Senat Rzymski przyznał mu tytuł Augustusa. Przekształcił Rzym we wspaniałe miasto, a państwo w potężne imperium. Pat Brown postanowiła zobaczyć to, co pozostało z Rzymu Oktawiana. W samym środku współczesnego miasta znajdują się ruiny ogromnej świątyni zbudowanej przez Oktawiana. Archeolog Lori Antuchet pokazuje to, co pozostało ze świątyni, którą Oktawian poświęcił swojemu patronowi Marsowi, królowi wojny. Właśnie wchodzimy po stopniach świątyni poświęconej przez Oktawiana Marsowi Mścicielowi. Tak więc Oktawian kontynuował tradycję, wiążąc się z bogami i pokazując ludowi ich potęgę. Dokładnie. To ciekawe, bo kiedy Oktawian wrócił do Rzymu, jeden z jego pierwszych rozkazów dotyczył wstrzymania igrzysk. Stało się tak dlatego, bo kiedy rozpoczynały się igrzyska, na niebie pojawiała się kometa i Oktawian oświadczył, że to Juliusz Cezar, który przecież był Bogiem. Od tego czasu kazał tytułować się Divi Filius, czyli Syn Bogów. Miał szczęście. Oktawian kreował swój obraz w oczach ludu tak samo, jak wcześniej kreował obraz Kleopatry. Przedstawiał się jako zbawca Rzymu. Możemy być pewni, że gdyby wygrał Marek Antoniusz, obraz Oktawiana przekazany nam przez źródła historyczne byłby zupełnie inny. Najwięcej informacji o Oktawianie zawierają jego pamiętniki. To samochwalcze dzieło opatrzone szumnym tytułem Dokonania Boskiego Augustusa mogło mieć wpływ na piszących 100 lat później Herodota i Diodora Cassiusza. Są liczne dowody na to, że obaj historycy opierali się na pamiętnikach Oktawiana, więc można przyjąć, że prezentowali jego punkt widzenia i przedstawioną przez niego wersję samobójstwa Kleopatry. Jeśli Oktawian miał wpływ na to, w jaki sposób opisana została śmierć Kleopatry, stwierdzenie, że chciał zachować ją przy życiu, mogło być po prostu jednym z elementów propagandy. Kiedy przeanalizuje się okoliczności, dochodzi się do wniosku, że Oktawian miał znacznie więcej powodów, by chcieć jej śmierci, niż aby wlec ją za swoim rydwanem po ulicach Rzymu. Najlepszy wróg to martwy wróg, a gdyby Kleopatra żyła i wzięła udział w triumfie, kto wie, co mogłoby się zdarzyć. Oktawian prawdopodobnie rozważył to wszystko bardzo dokładnie. I doszedł do wniosku, że nie warto ryzykować. Oktawian miał okazję, Kleopatra była jego więźniem, miał też możliwość wpłynięcia na opis wydarzeń, jednak czy miał motyw, by popełnić te zbrodnie? Aby zabić, każdy musi mieć motyw. Tego nie robi się bez powodu. Nawet jeśli ktoś mówi, że jakaś zbrodnia nie ma motywu, to nieprawda. Motyw istnieje. Tylko my go nie rozumiemy. Teraz trzeba było znaleźć motyw. Zdaniem Pat Brown, dowodów na to, że Oktawian był mordercą Kleopatry, należało szukać w Egipcie. Prowadzone przez Pat Brown dochodzenie podważyło historyczną wersję wydarzeń. Samobójstwo Kleopatry od ukąszenia jadowitego węża. Wersja z użyciem trucizny również jest mało prawdopodobna. Nasuwa się więc oczywisty wniosek. Kleopatra została zamordowana, co zmusza nas do bliższego przyjrzenia się jedynemu podejrzanemu, Oktawianowi. Pat Brown rozpoczyna poszukiwanie motywu morderstwa.
Wróciwszy do Egiptu, wyrusza do jednej ze starożytnych świątyń, w której być może kryje się brakujący element układanki. Wraz z profesorem Gohari odwiedza świątynię w Dendera. A tu, po lewej, Kleopatra w koronie górnego i dolnego Egiptu. To postać pełna charyzmy. Na tym wspaniałym reliefie królowa Kleopatra składa dary bogini muzyki i miłości Hator. Zobacz, co trzyma w dłoniach. To atrybuty bogini Hator. Przed Kleopatrą stoi jej syn Cezarion, który również ma na głowie koronę górnego i dolnego Egiptu. Cezarion nie jest tu przedstawiony jako syn, lecz jako ktoś równy swojej matce, jako współwładca Egiptu. To bardzo ważny ślad. Kleopatra kazała przedstawić go jako przyszłego króla Egiptu. Tak jakby mówiła, w przyszłości to on będzie rządził całym światem. Brown w końcu znalazła motyw. Był nim Cezarion, który stanowił zagrożenie dla Oktawiana. Jako że Cezarion był synem Juliusza Cezara i jego prawowitym spadkobiercą, miał prawo twierdzić, że należy mu się tytuł cesarza Rzymu. Kleopatra rządziłaby wspólnie z Cezarionem, który miał prawo do władzy jako spadkobierca Juliusza Cezara. To dziecko było zagrożeniem dla Rzymu. Kleopatra także stanowiła zagrożenie, ale jej syn był znacznie większym zagrożeniem. Był bowiem jedynym bezpośrednim spadkobiercą Juliusza Cezara, który nie miał innych dzieci. Zdaniem Pat Brown, Oktawian musiał się pozbyć zarówno Kleopatry, jak i Cezariona. Kiedy patrzę na ten relief, rozumiem, dlaczego Kleopatra była takim zagrożeniem. To nie była kobieta, którą można było oszukać ani kazać jej odejść. To była kobieta, która widziała swojego syna i siebie rządzących potężnym imperium, więc zawsze byłaby cierniem w boku Oktawiana. Los Cezariona jest smutnym uzupełnieniem całej opowieści. Na kilka dni przed przybyciem Oktawiana do Aleksandrii, Kleopatra wysłała 17-letniego Cezariona na południe, do Etiopii. Jednak po śmierci Kleopatry Oktawian wytropił go i zamordował. Ciekawe jest to, że w źródłach nie ma ani słowa o zamordowaniu Cezariona. Nie uznano tego faktu za wystarczająco ważny. Sądzę, że znów mamy do czynienia z propagandą Oktawiana, który jako zwycięzca i cesarz mógł po fakcie przedstawić własną wersję wydarzeń. W końcu historia śmierci Kleopatry zaczęła nabierać sensu. Składając w całość wszystkie informacje, Pat Brown jest w stanie odtworzyć prawdziwe okoliczności śmierci Kleopatry. Nie jest to wersja, jaką znamy z historycznych przekazów. Ostatni faraon Egiptu, królowa Kleopatra, jest uwięziona w swoim grobowcu w zdobytej przez Rzymian Aleksandrii. Oktawian musiał dokonać bardzo trudnego wyboru. Mógł zachować ją przy życiu, by upokorzyć ją w czasie triumfalnego powrotu do Rzymu, lub zabić i pozbyć się zagrożenia, jakim mogła stać się w przyszłości. To był jego prawdziwy cel i dlatego jestem przekonana, że wybrał morderstwo, a nie zabranie pokonanej królowej do Rzymu. Dlatego wysłał swoich żołnierzy, by wykonali wyrok. Oktawian chciał, by wszystko odbyło się w tajemnicy i aby wyglądało jak samobójstwo. Chciał zamordować Kleopatrę, lecz chciał też mieć pewność, że morderstwo nie będzie wiązane z jego osobą. Dlatego później ukuł historyjkę, dzięki której mógł odżegnać się od tej zbrodni. Mógł powiedzieć: mnie przy tym nie było. To było znakomite alibi.
Stworzona przez Pat Brown wersja wydarzeń może być prawdziwa, jednak czy zostanie zaakceptowana przez egiptologów? Nicole Dueck zapoznała się z zebranymi dowodami. Wnioski, do jakich doszła Pat Brown, są godne wzięcia ich pod uwagę. To, czego dokonała, może skłonić mnie i innych badaczy, by jeszcze raz zastanowić się nad przebiegiem wydarzeń. To nie była kobieta, którą można było pokonać bez trudu. Ona zawsze patrzyła w przyszłość. Uważam, że Kleopatra nie zginęła w sposób opisany przez historyków. Teraz Pat Brown może zamknąć sprawę Kleopatry. Od śmierci Kleopatry minęły 2000 lat, lecz wierzę, że to było morderstwo i wierzę, że znaleźliśmy mordercę. Kleopatra zmarła w wieku 39 lat. Była ostatnim władcą wspaniałej cywilizacji. Po 3000 lat nadszedł kres egipskiego imperium. Po śmierci Kleopatry Oktawian włączył Egipt w skład nowego Imperium Rzymskiego. Jednak to pokonana królowa ostatecznie wygrała tę wojnę. Jak na ironię, propaganda Oktawiana przyczyniła się do narodzin legendy. Opowieść o niezwykłym życiu i tragicznej śmierci królowej Kleopatry była natchnieniem dla największych artystów. Po upływie 2000 lat to właśnie Kleopatra stała się najsłynniejszą kobietą w historii. Wersja polska, studio Kompany Warszawa. Tekst Krzysztof Jakub Słaniewski, czytał Mariusz Gzyl.